Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Monitora Czarneckiego. Witam z siedziby Parlamentu Europejskiego, parlamentu, w którym właśnie odbywają się przesłuchania kandydatów na nowych 27 komisarzy Komisji Europejskiej. Tym 28 jest oczywiście szef komisji, którego już znamy, pan przewodniczący Jean-Claude Juncker. Jest tradycją, że Parlament Europejski dokonuje selekcji kandydatów na komisarzy. Tak było 10 lat temu, gdy debiutowałem w Europarlamencie. Wówczas Parlament na ówczesnym szefie Komisji Europejskiej, który tych kandydatów przedstawiał, Portugalczyku, byłym premierze Portugalii, panu Barroso, wymusił zmiany w przypadku kandydatów z Łotwy i Włoch. To były dwa różne przypadki. Kandydat łotewski był po prostu bardzo słaby merytorycznie. Kandydat włoski, profesor Buttiglione, człowiek dużej wiedzy i doświadczony, dobrze przygotowany do sprawowania funkcji komisarza, no, miał wypowiedzi, które nie były nawet afirmatywne, tak bym to określił, wobec środowiska homoseksualnego, przynajmniej według środowiska homoseksualnego, i to spowodowało, że jego kandydaturę odrzucono. Potem zresztą został ministrem w rządzie Republiki Włoskiej. 5 lat temu odrzucono jedną kandydatkę, była to bardzo słaba merytorycznie kandydatka bułgarska. No, dzięki temu rezerwowa pani Krystalina Georgieva nie tylko została komisarzem na 5 lat, a teraz właśnie była przesłuchiwana, przed chwilą to się skończyło, przez moją Komisję Kontroli Budżetu i w zasadzie może być pewna awansu na wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. A sądzę, że tym razem będą również zmiany w składzie komisji. Jest kilku kandydatów merytorycznie słabych, inni budzą pokusę odrzucenia ich względów politycznych. Myślę, że niekoniecznie słusznie. Tak jest na przykład w przypadku szefa resortu spraw zagranicznych do niedawna Węgier, pana Navracsicsa. Natomiast warto podkreślić, że Parlament Europejski po traktacie lizbońskim, kontrowersyjnym traktacie, ale jednak dającym Europarlamentowi dużo większe prerogatywy formalne, Europarlament rzeczywiście coraz bardziej jest takim playmakerem rozgrywającym na europejskiej scenie politycznej. W tej chwili już żadna regulacja unijna bez zgody Europarlamentu nie jest w stanie przejść. A więc Parlament Europejski, który był przez długie lata kwiatkiem do kożucha, w tej chwili stał się realnym instrumentem władzy. I myślę, że powinniśmy robić wszystko my jako polscy europosłowie, żeby to wykorzystać dla naszego polskiego narodowego interesu.